Mateusz Kaniowski, Nitrozyniak, po godzinie drugiej, 6 godzin komentowałem, to już można wyluzować się chyba, ty, ja chyba nawet, weź, daję sobie marynarę. Dobra, to ja to poprowadzę. My podsumujemy we dwóch. Stary. Dobra, jak się podobała gala? Super, tylko bardzo długo, złapiesz? Operator warszawskich koksów, wspaniały człowiek, Bartek. Dobra, jak mi się podobała gala? Super, mam niedosyt. Wisienką na torcie byłby nokaut, nieważne w którą stronę, w ostatniej walce. No wydaje mi się, że tylko w jedną stronę mógł nokaut pójść. Widziałeś te luje, ogłuszacze, które Jaca już zaczynał wystosowywać? Wiesz co, nie uważam, żeby niczym poza wytrwałością Jaca się popisał w tej walce. Stary, ilu znasz, znaczy dobra, bo ja wiem, że ludzie będą hejtować, a ja bym chciał powiedzieć, ilu znasz dziadków, którzy wytrzymają coś, ilu znasz młodych ludzi, którzy wytrzymaliby takie bombardowanie, przecież to jest niemożliwe, nie? Powiem ci tak, nie znam żadnego i dlatego dziwi mnie podejście Murańskiego w tej walce, bo jeśli on tak samo by zawalczył, ale nie ugryzłby go, bo wiesz, łapanie siatki tak. To jeszcze... Po co ugryzł ochraniaczu? Przecież to nie ma sensu. Tak, bo wiesz, złapanie siatki czy coś, ludziom brakuje tlenu, robią głupie rzeczy, wiesz, chcą wyjść z opresji. Łapanie siatki jestem w stanie zrozumieć, nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego, bo ugryzienie jest celowe, to nie jest jakiś instynkt przetrwania. Typ tam Suarez zarobił i wydaje mi się, że jeśli by zawalczył dokładnie tak samo i nawet by został znokautowany, to ludzie by mówili, tańcula, ty się z dziadkiem 50-letnim biłeś 4 rundy, z czym do ludzi. Ale widzisz, stracił na tym. Jacek. No ale tak wychodzi na to, że tak, wybrał sobie klatkę, wybrał sobie formułę, wybrał sobie łokcie, wybrał sobie to, tamto, sramto i poszedł gryźć przeciwnika. On w ogóle nie zadawał ciosów w pierwszych rundach i wiesz co ja wtedy zrozumiałem? Że on to robi specjalnie. On chce wypompować tańcule jak jego syn i te fronty na kolano. Nie wiem, czy ty zdajesz sobie z tego sprawę, że to jest jedna z broni w MMA, chyba jedyna, którą istnieje debata światowa, że trzeba to zakazać, ponieważ to jest tak kontuzjogenne. Jak ja już widziałem, że z 6-7 razy on go trafił tym frontem, to już tak cały czas sobie myślałem, Jezu, przecież jak nagle tańculi się urwie noga, czyli te ścięgna się pozrywają, to w ogóle byłoby nieprawdopodobne. No wydaje mi się, że ogólnie Jacek ma taki... swój styl walki, nie? Że on chce z łokciami, że nie kopie tak jak wszyscy. No gdyby nie ugryzł, byłoby fajnie, ugryzł, było wypierdalaj, krzyczane przez całą halę. A szkoda, bo kurczę, uważam, że jak na 52 lata niepotrzebnie tak poświęcił swoją czaszkę. Nie? No ogólnie, chyba w trzeciej rundzie to Jacek wyglądał, jakby mu głowę w mikser wsadzili. Nie ukrywam, że się zacząłem trochę już obawiać o jego stan zdrowia po tej walce w pewnym momencie. Więc no to chyba już nic nie można tutaj dodać. A co pomyślałeś, jak zobaczyłeś te klatki? Ja tą klatkę ogólnie pierwszy pojechałem nagrywać. Wszystkie kadry, które były używane, czy na social mediach, fejmu czy coś, ja byłem pierwszą osobą, która widziała tą klatkę. Wow, gracy. No, dzwoni do mnie Andrzej, tutaj ogólnie dzwoni do mnie Andrzej z fejmu i mówi, słuchaj, 100 km od tego, od Wrocławia, czy tam, gdzie ty mieszkasz, robią tą klatkę, my potrzebujemy ujęć. Mógłby twój operator tam pojechać? Jak chcesz, nie wiem, możesz vloga nagrać czy coś. Mówię, no dobra, zrobię to dla was, jechałem lasem, jakieś jelonki mi wychodziły na ten... Żeby zobaczyć klatkę rzymską, Nitro naprawdę musiał przejechać takimi drogami. Więc te wszystkie jakieś kadry spawania czy coś, to moją kamerką nagrywam. Niesamowite. A i tak największym wygranym chyba tej gali jest Casio, nie? Zdecydowanie, no wygrał 2 starcia. A jak ty punktowałeś jako ekspert od spraw pięściarstwa? 4-2. Dla Casio. Zawahałeś się? Nie, bo nie chciałem po prostu ten, bo następną rzeczą, którą chciałem powiedzieć jest, że jakiś sędzia wypunktował 6-0 dla Casio i się dziwi. Ba, to jest jeszcze nic. Jakiś sędzia... Boxdela wypunktował. Nie, dał 29 do 28 dla Casio, czyli przy odjęciu jednego punktu oznacza to, że jeden sędzia dał jedną rundę Boxdelowi, remis i jedną rundę Casiowi. To jest w ogóle jakieś chore. No, dlatego mówię, no, że jeszcze jakiś sędzia na Boxdela głosował. No nie wiem... Dziwne. Podczas gdy Casio tak naprawdę bawił się, nie chciał skończyć Boxdela, to było widać. No, ogólnie mi się to wydaje, że to taka trochę PR-owe to było tak, tyle się kłóciliśmy czy coś, to ja ci oddam pas, tu sobie zawalczymy 3 rundy, wiesz, ludzie się podkręcą. Nie, ja uważam, widziałem te emocje po Boxdelu, przecież Boxdel widać, że przeżywał to mocno. Nie takich rzeczy widziałem, no nie wiem, dla mnie jest dziwne, ten mu jeszcze spas. Chciałbyś jeszcze dodać, że w wykonaniu Boxdela, tak? No nie wiem, to on najpierw odkupił i to już jakiś czas temu musiał odkupić pas króla, żeby mu go oddać. No nie wiem, no... Ustawka. Sądzisz? Tak sądzę, no. Ale wiesz co... Odważna opinia? Pomimo tego, że i odważna opinia i że ktoś się może nie zgadzać, to wydaje mi się, że i tak lepiej, żeby było tak, wiesz, że w taki sposób zakończyli ten konflikt, niż żeby
Wiesz, bo tak jest chociaż spójne zakończenie. Zawalczyliśmy, pogodziliśmy się, oddałem mu pas, teraz jesteśmy ziomkami, bo też nie wydaje mi się, żeby długoterminowo można było ciągnąć konflikt, włodarz, zawodnik, bo to chyba dobrze nie wpływa i na reputację Fame, bo ludzie pytają, jak ty możesz pozwalać, będąc właścicielem Fame MMA, żeby twój zawodnik cię obrażał i wiesz, jechał od tego, tamtego. Więc wydaje mi się, że fajnie to wymyślili. Jeśli to wyszło naturalnie, szapoba, a jeśli nie, to i tak szapoba dla pomysłodawcy. I tak w ogóle, to już mówiłem, to wyjedzie z Wojtkiem Golą, same decyzje, pierwszy raz w historii, oprócz dyskwalifikacji Jacka, której bym nie uznawał. Znaczy nie uznawał za to, że było skończenie wcześniej, no bo wiadomo, jak to się potoczyło. No, długo trwało, ogólnie jak ten, półtorej godziny, pierwsze trzy walki, długo. Sześć godzin komentowania, no ale wiesz, płacili ci, ja tam stałem za darmo. Mam nadzieję, że nie przegiąłem pały drąc się razem ze współkomentatorem na ostatniej walce, bo poniosło nas. Jak usłyszeliśmy to, co się dzieje na tej hali. Nie, ale naprawdę, tam były emocje i to chyba pierwszy raz widziałem, żeby rzeczywiście, nie wiem, 95-5 ludzie byli podzieleni, tam tylko było tańcula, a jak zdyskwalifikowali, znaczy jak odejmowali ten, czy był upominany Murański, to tylko było wypierdalaj. Hit, ogólnie super. No, jak robiłem wywiad z panem Jackiem w Oktagonie, dziwnie się czułem, pierwszy raz miałem taką sytuację, żebym robił z kimś wywiad i słyszał, że wszyscy chcą go, wiesz, szlachować. No i nie chce ci się zabawić, no to wiesz, i nie słyszysz własnych myśli, nie? Jak 10 tysięcy osób się drze. Wow. Ja wciąż nie mogę uwierzyć w to, że on walczył dalej. Top 3 gala na pewno w historii Fame'u. Czy najlepsza, czy nie najlepsza. Czemu uważasz, że Jacek złapał te siatki i został zdyskwalifikowany? Czemu tak zrobił? No nie wiem, no chciał jakoś wstać chyba, nie? Ale Piotr Jarosz krzyczał mu, jak będziesz ją trzymał, zdyskwalifikuje cię, puść to. I go bił po łapach nawet. A on dalej łapał. No co ja ci mogę powiedzieć? No nie wiem. Co sądzisz? W ogóle też byłem w szoku, ponieważ ty zaatakowałeś Uniwersum Murański. Znaczy, poczekaj, to rozbijmy te dwa tematy na dwa tematy. Dobra. No nie wiem, wiesz co, ciężko mi powiedzieć. Człowiek jest zmęczony, dostał 10 razy w łeb. Wydaje mi się, że też to jest poniekąd instynkt przetrwania, nie? Że chcesz wstać i jedyna opcja, żebyś wstał, jest złapać się siatki, nieważne kto co do ciebie mówi. A odnośnie Uniwersum Murańskich dokładniej? No widziałem twojego live'a, właściwie szoty z niego, gdzie powiedziałeś, że z takich ludzi to się śmieje, a nie się śmieje z nimi. No i tam mocno potyrałeś pana Jacka, a pan Jacek napisał komentarz pod tym. Nie wiem, ja niestety nie oglądam swoich szotów. Napisał komentarz, że bardzo jesteś odważny młody człowieku, spotkamy się, czy coś takiego. No to nie widziałem go jeszcze. No wiesz, no kurwa, co mi będzie groził przez internet, bo uważam, że te pajacerki, które robią, są bez sensu i oni bardzo często się kompromitują, więc no co ja ci mogę powiedzieć, no. Jedno jest pewne, jak dojdzie do konfrontacji, to nie znokautujesz Jacy. Nikt nie jest kuloodporny. Sicarios. Koro ryba, bo jesteś tak jak ja wielkim fanem freestylu. No, myślałem, ja wiem jedną rzecz, nie? Koro jest zawziętym skurwielem, nie? Powiem wam taką tajemnicę kuluarową. Koro, na przykład, gdybym ja robił jakiś biznes z Nitro i Nitro by mi nie odpisał raz, to napisałem do niego drugi, trzeci, a przy czwartym już bym się na niego wściekł, gdybym go spotkał, bym mu powiedział, co o nim sądzę. A Koro napisze do ciebie 75 razy codziennie, pisząc o tej samej godzinie, halo, znak zapytania, już. On nigdy nie odpuszcza w niczym i to było, wiadomo, że on się nigdy nie poddał. On się ten, jedną, ja wiedziałam, że tak, żąda z siebie wszystko i charakteru mu nie braknie. Myślałem, że braknie mu doświadczenia, wygra ryba. Ale nie dziwi mnie, że wygrał Koro i ogólnie fajną bitkę dali panowie. No i co? No, Koro nie tylko król freestyle, być może król tutaj frykowych gal w przyszłości. W ogóle mocna była ta gala. Mateusz Fitlover, Kacper Boński, też bardzo fajne pierwsze dwie rundy, rewelacyjne wręcz. Świetnie się obaj pokazali. No, tak, tak. Nie, bo myślałem, aż się uśmiechnąłem, bo sobie przypomniałem, tam się ganiali, tam... Przetoczenie, co tam się działo? Tam było wszystko. Tylko jest jedna rzecz, która mnie martwi, bo Kacper chyba tam napisał, że do szpitala jedzie czy coś i oby mu się nic złego nie wydarzyło. Za chwilę będę musiał do niego pisać, chociaż pewnie ma lepsze rzeczy obecnie do roboty niż odpisywanie mi. No ale dużo zdrowia i mega się cieszyłem, że wygrał z panem Saltem. Tak? Tak. Które starcie jeszcze ci zapadło w pamięć? Pewnie Polak-Wiewiór. Nie. Wiesz co, nie było jakieś super. Bardzo się dziwiłem, że
pierwsza runda była bardzo intensywna, przede wszystkim pierwsze półtorej minuty, bo był cios za cios, cios za cios, a potem wydaje mi się, że Polakowi brakło sił i próbował wchodzić w parter, gdzie nie miał zbyt dużych szans i to tak wyglądało trochę jak wyglądało. No nic. No nic. Nie, jakoś nie była jakaś super ta walka, nie? Bo dzisiaj było tyle walk, że ta walka jest... Powiedziałeś, że to było top 3, tak? Jako gala. Tak, top 3, nie top 1. Powiem bezpiecznie top 3, a w top 3 możesz być też top 1, nie? Dzięki, Nitro. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś. Dzięki.